Stowarzyszenie Polska Grupa Karawaningowa uruchomiło akcję Bezpieczniejsze Wakacje. Pokazujemy, że karawaning jest najlepszą formą spędzania wakacji w tym roku, oczywiście w Polsce. Karawaning to niezależność, niezależność od miejsca, niezależność od zewnętrznego świata. W takich pojazdach mamy swoją toaletę, swoje łóżko, swoje sztućce. Jesteśmy niezależni i bezpieczni. Jak widać na załączonym obrazku, za mną stoją dwa pojazdy. Jest to duży kamper oraz auto codziennego użytku, minibus, w którym również mamy wszystko, co potrzebujemy. Toaletę, prysznic, spanie dla czterech osób. Użytkujemy go na co dzień, jak również i podczas wakacji. Od 4 maja niektóre z kempingów w Polsce, najczęściej to są całoroczne, mogą być oficjalnie już otwarte. W Polsce mamy wiele miejsc przygotowanych pod karawaning. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Chobienia, w gminie Rudna. Tutaj również znajdziemy miejsce przygotowane dla karawaningowców. Jest miejsce do zabawy dla dzieci, do biwakowania, do zrobienia świetnego ogniska nad piękną polską rzeką Odrą. W Polsce mamy zarejestrowanych około 22 tysięcy kamperów oraz ponad 120 tysięcy przyczep. Kempingów mamy 450. Poza kempingami mamy również inne miejsca postoju dla kamperów, bądź również na dziko. Pamiętajmy o poszanowaniu środowiska i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących obecnie.